Teraz nim będziemy słuchać, na moment skupmy nasze myśli i pomodlę się. Panie Boże, jesteśmy przed Tobą zgromadzeni. I to jest ten czas, w którym Ty powinien mieć pełną wolność tutaj i wśród nas. Właściwie to zawsze w naszym życiu powinieneś być pierwszy i mieć pełną wolność. Ale w szczególności prosimy Ciebie o ten czas, kiedy zgromadzamy się razem. Kiedy ten czas jest wydzielony na to, aby przyjść tutaj, na to miejsce, zapomnieć o wszystkich sprawach, ale skoncentrować swoją uwagę na Tobie i uwielbić Twoje święte imię, oddać Tobie chwałę, a zarazem oczekiwać od Ciebie to, co Ty dzisiaj masz dla nas. Panie, dziękuję Tobie za ten czas. Bądź uwielbiony podczas tego zwiastowania. Amen. Następny krok do przodu. To temat dzisiejszego zwiastowania. A rozpocznę takimi słowami. Jeżeli uważnie rozważysz to, co podczas zwiastowania usłyszysz, to zrozumiesz sens zwiastowania, czyli kazania. I może nic się nie wydarzyć. Ale jeżeli uczynisz trochę więcej i dla siebie weźmiesz praktyczne zachęcenie, nie tylko, że teraz powiesz o fajnie, może uczynię i wyjdziesz i nic z tego nie będzie, ale jeżeli weźmiesz praktyczne zachęcenie dla siebie, to w tym nowym roku będziesz kroczyć bardziej wyprostowany. Gwarantuję. Będziesz odnosił zwycięskie życie w Chrystusie. Wyobraź sobie, że zostałeś zaproszony do oglądnięcia ciekawego filmu i twoja ciekawość wzrasta, o czym ten film będzie. Zajmujesz miejsce, już siedzisz wygodnie i z niecierpliwością oczekujesz rozpoczęcia filmu. I oto na ekranie ukazuje się obraz. I na tym obrazie widzisz siebie. Oglądając, rozpoznajesz, że jest to film twojego zeszłorocznego postępowania. I w niektórych momentach, oglądając, zaczyna się kręcić na swoim siedzeniu. A na twarzy występuje czerwień. Sam oceniasz niektóre swoje czyny jako nieodpowiednie i dalekie od chrześcijańskiego wzorca. Oraz widzisz, jak uzewnętrzniła się w nich grzeszna cielesność, która wzięła górę. Pewne jest to. Teraz, choćbyś chciał, to nie możesz tego cofnąć ani zmienić. Ale możesz coś innego zrobić dla swojego dobra. Z zeszłorocznych upadków możesz wziąć lekcję w tym celu, nie aby przypominać o tym i żyć tym, nie, ale wziąć lekcję tylko w tym celu, by nie powtarzać tego czynu czy grzechu w tym bieżącym roku. Ze swoją słabością i w sytuacji, kiedy będzie ci trudno, czym prędzej zwróć się do Jezusa i poproś Go o pomoc. A będziesz oglądać pomocną Boga dłoń. Nie, że może będziesz oglądać, ale będziesz oglądać. Jeżeli się do Niego zwrócisz szczerze swoim sercem. Kiedy będziesz blisko Boga, to wtedy będziesz dalej od złego. Bardzo prosta zasada. Kiedy będziesz posłuszny Bogu i Jego Słowu, to Boża dłoń będzie ciebie trzymać i wspierać. Droga twojego postępowania wtedy będzie podobać się Bogu. Nie tylko tobie, nie tylko innym ludziom, ale również i Bogu. I o to się rozchodzi. I myślę, że chcesz, by tak było. Skoro Bóg dozwolił nam wkroczyć w nowy rok i nie wiemy, co w tym roku będziemy spotykać, to mądrym jest, byśmy na nowo, każdego dnia i również na początku roku nasze życie, naszą przyszłość
poruczyli w Boże ręce. W ręce, które mogą nas poprowadzić, zachować, ochronić i doprowadzić do celu. I niech Bóg sprawi, byśmy w tym roku doświadczali obfitości Bożej łaski i tego wam i sobie życzę. Abyśmy doświadczali bliskości Boga bardziej jak kiedykolwiek. Bożego pokoju i radości w Jezusie. Kiedy smutek przychodzi, aby radość Boga, radość w Jezusie wypchnęła smutek z twojego serca i z twoich myśli. Nadzieję i pokrzepienie w duchowym i cielesnym życiu wam życzę i sobie. Myślę, że zdajemy sobie sprawę, że tak jak ubiegły rok przeminął, już jest historią, tak też ulatuje człowieka ziemskie życie na ziemi. Czyż nie tak? Ulatuje. A zatem nie patrzymy się wstecz za siebie, ale kierujmy nasze kroki do przodu i zechciejmy wyraźniej widzieć przyszłość, do której zdążamy. Apostoł Paweł powiedział w liście do Filipian takie słowa, 3 rozdział, 13 werset. Zapominając o tym, co za mną, zdążam do tego, co przede mną. Zmierzam do celu. A więc, droga siostro, drogi bracie, przyjacielu, nie żyj przeszłością, ale teraźniejszością w Jezusie. Bo Jezus jest nie tylko historyczną postacią, ale realną i dzisiaj. Mój Jezus jest taki, jaki jest twój. Przychodź do takiego Jezusa, który się nigdy nie zmienia. A my niestety się zmieniamy, ale nie Jezus. Każdego dnia idź za takim Jezusem, który nie zapomina o nas, o tobie i o mnie. Nie odwraca się od nas, nawet wtedy, kiedy my się od Niego odwracamy. Ale On wyciąga swoje ręce w naszą stronę, mówiąc, pójdź za mną. Zwykłe pytanie. Ile kroków dziennie powinien robić zdrowy człowiek? 10 tysięcy. Ile? No, zdziwiło mnie, że dość dobre odpowiedzi usłyszałem. Według statystyki Światowej Organizacji Zdrowia wynika, bo akurat czytałem o tym, że przeciętnie powinniśmy robić 7 tysięcy kroków dziennie. To są opinie niektórych ludzi. A nawet zalecane jest, by robić więcej, 10 tysięcy, co już było tu powiedziane. Oczywiście różnie to bywa. Niektórzy znacznie więcej robią, niektórzy mniej. W praktyce wygląda właśnie to trochę inaczej. Przeciętnie robimy około połowę. Plus, minus. Niektórzy trochę więcej jak połowę, niektórzy mniej. Oczywiście są i tacy, którzy robią kilkanaście tysięcy. Ja tylko mówię przeciętnie. Okay? Codzienne robienie odpowiedniej ilości kroków ma wpływ na nasze zdrowie. Czy wiesz o tym? Ma wpływ na nasze samopoczucie. A znowu nasze samopoczucie często ma wpływ na nasze działanie. Na naszą reakcję. Co robimy, co mówimy, w jakim kierunku zdążamy. Również codzienne robienie odpowiedniej ilości kroków ma wpływ na naszą sylwetkę. Czy dobrze mówię? Robienie duchowych kroków ma wpływ na nasze duchowe zdrowie. Na nasze duchowe samopoczucie. Oraz na naszą duchową sylwetkę. Dla ludzi ich cielesne zdrowie i wygląd ma wielkie znaczenie. Wielu dba o swoją sylwetkę i unikają niezdrowego jedzenia oraz nadmiaru. I dobrze robią.
Niektórym lepiej to wychodzi, innym gorzej. Dla mnie różnie. Moja pani w niektórych dziedzinach jest znacznie lepsza ode mnie. Niektórzy ludzie robią odpowiednią ilość kroków i ćwiczenia fizyczne, zwłaszcza wtedy, kiedy ich praca jest mniej ruchliwa, na przykład siedząca. A ponadto dziękują Bogu, że dał im życie i cieszą się z tego. Czy cieszysz się swoim życiem, czy cieszysz się, że Bóg dał tobie dzisiejszy dzień? Skoro cielesne kroki są tak bardzo istotne i mają duży i znaczący wpływ na człowieka, to o wiele bardziej nasze codzienne kroki za Bogiem swym rozmiarem mają dłuższy zasięg. I dalej, i znacznie dalej możemy zajść. Bo możemy zajść do tego miejsca, gdzie Bóg nas prowadzi. Duchowe kroki mają większe i wieczne znaczenie. Psalmista powiedział w 119 psalmie, 101 werset, takie słowa. Wstrzymuję nogi swoje od wszelkiej złej drogi, aby strzec słowa Twego. Boże Słowo wyraża się na temat złej drogi bardzo klarownie. Tak klarownie, aby człowiek zrozumiał. Jeżeli chodzi o grzeszną drogę czy złą drogę, Boże Słowo bardzo jasno ją ukazuje. Chcę powiedzieć, że jest powiązanie ze strzeżeniem Słowa Bożego i wstrzymywaniem swojej nogi od grzechu. Jest powiązanie. Jest połączenie. Biblijnie wierzący człowiek nie tylko słucha i mówi o wstrzymywaniu się od zła, o już to zrzucę, o już tamto zostawię, już nie będę tego robić, to jest tylko mowa. Biblijnie wierzący człowiek nie tylko słucha o tym, nie tylko mówi o wstrzymywaniu się od zła, ale codziennie wstrzymuje swoje kroki od złej drogi. Wstrzymuje. Nie będzie wstrzymywał, ale wstrzymuje. Jest to różnica. Niektórzy ciągle żyją, że będą wstrzymywać i nie zdążą, kiedy odejdą z tej ziemi, zmienić swojego życia. Pomocnym jest w tym takiemu człowiekowi strzeżenie Bożego Słowa. Jeżeli Boże Słowo jest dla mnie źródłem, drogowskazem, wzorcem postępowania, kodeksem Boga dla mnie, dla mojego życia, jeżeli ja przykładam to słowo do swojego życia i widzę, o, tam coś wystaje, a więc to trzeba odciąć, to trzeba odrzucić, bo ja gdzieś tam na bok odchodzę od tego słowa. Boże Słowo, jeżeli jest dla mnie tym wzorcem, jeżeli moje serce szczerze tego Bożego Słowa, to Bóg ochrania i zachowuje, że łatwiej ja mogę pokonywać wszelkie zło, wszelki grzech, wszelkie spokuszenia. Znacznie łatwiej. Czasami to samo spokuszenie, ta sama, można powiedzieć, no, diabeł coś rzuca, aby nas złapać na coś, okej? Okay? Czasami to, ta sama taktyka diabelska do jednej osoby i do drugiej, a inny rezultat. Zależy, czym ja żyję, czy Boże Słowo jest we mnie, czy ono przemienia mnie, umacnia, oświetla mój zmysł, moje serce i odpornia mnie, abym ja nie tak szybko dał się złapać na pusty haczyk diabelski. Chcę powiedzieć, że biblijnie wierzący człowiek nie tylko słucha, nie tylko mówi, ale wstrzymuje się od zła i grzechu.
każdemu chrześcijanowi, każdemu, bez wyjątku, w codziennym postępowaniu, nie tylko w niedzielę, bo w niedzielę to jest tylko jeden dzień tygodnia. W codziennym postępowaniu każdemu chrześcijanowi nie uczucia, nie przeżycia i doświadczenia, chociaż one są dobre i pomocne, ale Boże Słowo. Czy słyszysz? Boże Słowo winno być przewodnikiem. I kiedy tak jest, to zapuszczasz głęboko swoje korzenie w Bogu. Nie w tym, co widzisz, co dotykasz, co czujesz. Zapuszczasz swoje korzenie w Bogu i nie ulegasz grzechowi. I dlatego choćby nie wiadomo, cokolwiek się działo wokół ciebie, choćbyś nic nie rozumiał, co się dzieje wokół ciebie, choćbyś nie miał żadnej odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie, to wiesz, kto wszystko rozumie, wiesz o tym, kto wszystko może i wiesz o tym, że twoje życie w czyich jest rękach i kto ma swoją rękę nad tobą. Jeżeli masz tą świadomość, to znacznie łatwiej tobie iść poprzez życie. Człowiek po pierwsze nie ulega grzechowi. Chwileczkę ktoś może powiedzieć, czy wtedy taki człowiek już nie popełnia grzeszne błędy i pomyłki? Jak myślicie? Zdarzy się, zważcie na wyrażenie, zdarzy się. Może się zdarzyć, że popełni, bo nadal ma na sobie grzeszne ciało. Ale teraz, będąc chrześcijaninem, nie popełnia tak lekkomyślnie, jak było to przed nawróceniem. Nie popełnia. Nowym stworzeniem wszystko przeminęło. Stare przeminęło. Nowym stworzeniem, to jakim nowym stworzeniem? A co stare przeminęło? W końcu przeminęło czy nie przeminęło? Przeminęło. A więc nie popełnia tak, jak popełniał wcześniej. Może się zdarzyć, że może popaść, że może upaść. Może się zdarzyć, ale jest to różnica. Ale jest to różnica. Mając dobre chęci i starania, będąc nowonarodzonym chrześcijaninem, to jednak czasem uchybiamy. I jest to prawdą. Czasem uchybiamy. Ale nie jest to zawsze, bez przerwy, cały czas i ciągły czas. Jest różnica. Tylko czasem uchybiamy i ulegamy cielesnym skłonnościom. Ale jeżeli prawdziwie i codziennie obieramy swoją drogę za Bogiem, to Pan Bóg, nie religijność, nie nasza pobożność, to Pan Bóg podnosi takiego człowieka. I co? Prostuje jego kroki. Boże Słowo wzywa nas słowami z Księgi Przysłów, 3 rozdział. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach. I co dalej? A on, kto on? Bóg. Nie moja pobożność, nawet nie moja znajomość Słowa Bożego, chociaż powinniśmy znać bardzo dobrze. Nie moja religijność,
Ale On, Bóg, prostować będzie twoje ścieżki. Dlaczego Bóg? I kiedy to robi? Kiedy ja jestem w Bogu, a On we mnie. On prostuje moje ścieżki. Pytanie. Czy chcesz, by twoją ścieżkę Bóg prostował? Czy chcesz? Jeżeli tak, to zwracaj uwagę na to, co Bóg mówi do ciebie i stosuj w swoim życiu. Nie tylko słuchaj, co Bóg mówi do ciebie. O, Bóg powiedział. No, nawet to ma sens. To za mało. Możesz znać na pamięć Pismo Święte, ale nie ukazywać je w swoim życiu. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie myśl o sobie, że potrafisz kroczyć prostą drogą bez Niego. Żaden człowiek, nawet najbardziej głęboko wierzący, nie potrafi prostą drogą kroczyć bez Boga. Pamiętaj o Bogu w każdym czasie i w każdym miejscu, w jakimkolwiek byś nie był, czy będziesz. A On będzie pokazywać tobie kierunek odpowiedniej drogi. A gdyby się zdarzyło, że na chwilę byś zboczył, a może przytrafić się to nawet dobremu chrześcijanowi, to wtedy twoje ścieżki, które wykrzywiłeś, Pan Bóg będzie prostować. Kiedy Mu się poddasz. Ale nie dawaj miejsca dla grzechu w swoim życiu tak lekkomyślnie. Kiedy grzech chce wziąć górę nad tobą, to pamiętaj o mądrej radzie. Tylko razem ze Zbawicielem grzech pokonasz, kiedy szczerze do Niego się zwrócisz, a sam nie dasz rady. Będziesz pokonany. Nasz Jezus wszystko może, bo jest wszechmogący. I On pomoże ci, tylko Mu zaufaj. Nie pozwalaj, by diabeł oskarżał ciebie za minione czy zeszłoroczne popełnione grzechy. Nie pozwalaj diabłu, aby on to robił w twoim życiu, aby dokonywał spustoszenia. Odrzucaj od siebie myśli ducha potępienia. Skoro przychodzisz do Chrystusa, czy jesteś w Chrystusie, odrzucaj te myśli ducha potępienia, diabelskie myśli od siebie. Korzystaj z pełnej wolności, jaką mamy w Chrystusie. Z pełnej to znaczy nie częściowej, ale pełnej. Bóg chce ciebie w pełni uwolnić od nałogu, od grzechu, od różnych rzeczy, z którymi się borykasz i przegrywasz w swoim życiu. Bóg chce ciebie uwolnić. Ale czy to będzie miało miejsce, to niezależne od Boga. Czy od tego, kto może pomodlić się za ciebie i w jaki sposób. Absolutnie. To zależy od ciebie. Czy dasz wolność Duchowi Świętemu i Bogu w swoim życiu, aby On zawładnął tobą. A więc korzystaj z pełnej wolności, jaką mamy w Chrystusie. Przekroczyliśmy próg bieżącego roku. Ufam, że na ten rok również poruczyliśmy siebie Bogu i swoje domy, swoje rodziny, swoje dzieci. I mocno wierzę, że Bóg ze swojej strony wszystko wykona względem nas, względem mnie i względem ciebie. Ja wierzę, że nie zawiodę się na Bogu w tym roku, bo nigdy się nie zawiodłem do tej pory. Bo Bóg nie jest człowiekiem. Na nas można się zawieść, bo jesteśmy tylko ludźmi. Ale jak będzie wyglądać moja, twoja, nasza strona wobec Boga, to niech każdy osobiście w sercu rozważy. Boże Słowo powiada w Księdze Psalmów, 37 rozdział, 23 werset, Pan kieruje krokami męża.
Pan wspiera tego, którego droga mu się podoba. A więc widzimy znowu tutaj, Pan jest pierwszy. To Pan pokazuje nam kierunek. Nie nasze przeżycia, nie nasza znajomość Bożego Słowa, chociaż jest bardzo pomocne i powinniśmy znać, powinniśmy mieć pragnienie, aby poznawać więcej i więcej. Powinniśmy mieć pragnienie, aby więcej i więcej doświadczać w swoim życiu duchowych przeżyć, jak najbardziej. Ale Pan kieruje. Pan kieruje. Pan kieruje. Jeżeli oddaliśmy swoje życie w Boże ręce, to Pan Bóg jest naszym Ojcem i jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli oddaliśmy swoje życie w Boże ręce, jesteśmy Jego dziećmi. Jesteśmy uczniami Jezusa, jeżeli On jest naszym Zbawicielem i Panem. Jesteśmy Jego uczniami. Jeżeli należymy do Jezusa, to winniśmy być Jego naśladowcami. Skoro należymy do Niego, skoro On jest naszym Panem i Mistrzem. A znaczy to, że powinniśmy codziennie, nie raz na jakiś czas, ale codziennie kroczyć za naszym Panem. Systematycznie uczyć się od naszego Pana, bo On jest naszym przewodnikiem. On jest naszym nauczycielem. I powinniśmy czynić postępy w Bożej szkole, w szkole Chrystusa. Nasz Pan ma upodobanie w dawaniu wysokiej oceny. Czy wiesz o tym? Nasz Pan ma upodobanie w dawaniu wysokiej oceny. Ale nasz Pan również jest sprawiedliwy i za nasze postępowanie daje taką ocenę, która jest odpowiednia dla naszych czynów. A więc nasz Pan nigdy nie powie na coś niewłaściwego, że to było okej. Że to było w porządku. Grzech zawsze jest grzechem. Coś dobrego jest zawsze coś dobre. Jeżeli jest miejsce na poprawę w naszym życiu, w czymś, w jakimś kierunku, w jakiejś dziedzinie, to Pan Bóg zawsze to wskaże i powie nam o tym. A nie powie wszystko okej. Pan Bóg się nie obawia, abyśmy się nie obrazili na Niego. Pan Bóg się nie obawia tego. To my jako ludzie czasami się obawiamy, aby powiedzieć prawdę w dobrym słowa znaczeniu, mam na myśli, bo nie wiemy reakcję kogoś. Pan Bóg się nie obawia. Pan Bóg mówi dla mnie całą prawdę. Jaką prawdę Pan Bóg mówi dla ciebie? Pan Bóg mówi całą prawdę. Chcę powiedzieć, z powodu wstydu, a wstyd czasami każdego z nas może dopaść albo może przyjść do każdego z nas. Z powodu wstydu człowiek często zeszyt swojego serca i życia zakrywa przed Bogiem i ludźmi. Bo cóż, czym się pochwalę, co pokażę, wstyd mi. Zwłaszcza jeżeli gdzieś tam zawalił. A kto z nas jest perfekt? To z nas może przed Boga przyjść i powiedzieć, Boże, widzisz, nie ma takiego jak ja. Żaden z nas, każdemu z nas brakuje tak wiele w porównaniu do Bożej świętości, do każdemu z nas. Ja mam świadomość, że tak wiele dla mnie brakuje. Ale również mam świadomość, że tak wiele Bóg mnie zmienił. A zwłaszcza więcej mnie zmienia, kiedy jestem bliżej Niego. I ja mam tą świadomość. A więc, czy jest rozsądne oddalać się od Boga? Czy jest w ogóle rozsądne? Jeżeli oddalam się od Boga, to bardziej pokręcę w moim życiu coś. I wtedy będę się drapał po głowie, pomóżcie. I kto mi pomoże?
A więc nie skryj, czy nie skrywaj przed Bogiem nic, bo Bóg wszystko widzi. Nawet i wtedy, kiedy jest to zamknięte przed ludźmi. Kiedy być może bliska osoba nie wie, kiedy być może moja żona nie wie coś, co ja chcę zakryć, albo odwrotnie, brat, siostra, jakkolwiek, ja nie mogę tego zakryć przed Bogiem. Bo Boże oczy są takie, że nawet kiedy zeszyt mojego serca i życia jest zamknięty, Bóg i tak widzi i z tej strony, i z tej strony i wie dokładnie, co jest w środku. A więc, kiedy słyszysz Jego słowo, zmień swoje życie albo w jakiejś dziedzinie coś trzeba zmienić, kiedy Bóg mówi, kiedy Duch Święty podpowiada tobie czy dla mnie i mówi, zmień to, zmień swoje życie, wzoruj się na nauce Bożego Słowa, mojego Słowa, to nie zatwardzajmy swojego serca, bo nic się nie wydarzy. Kompletnie nic się nie wydarzy. Jeżeli chcemy, żeby coś się wydarzyło, mam to na myśli Bożego, się wydarzyło we mnie, w tobie, w nas, to powinniśmy zmiękczyć swoje serce, otworzyć swoje serce dla Bożego Słowa. Jakiekolwiek to słowo by nie było, nawet jeżeli ono strofuje nas, czy napomina, czy pokazuje nam jakiś grzech, to Bóg nie pokazuje po to, aby się wyśmiać z ciebie, tylko po to, aby ciebie podnieść, uwolnić od tego grzechu, abyś był wolny. Ludzie czasami mogą pokazywać w inny sposób, że jesteś gorszy ode mnie, ale Bóg wie, że jesteśmy słabym naczyniem i potrzebujemy Jego na co dzień. A więc trzymaj się Boga i Jego słowa i postępuj tak, jak jest napisane w Bożym Słowie. A więc kiedy będziemy szczegli Bożego Słowa, kiedy to Słowo będzie w nas, to wtedy będzie tak, jak w Księdze Przysłów czytamy w 2 rozdziale, 20 werset. Przeto będziesz chodził drogą dobrych i będziesz się trzymał ścieżek tych, którzy są sprawiedliwi. Jak wyglądać będzie twoja droga w nowym roku, to zależne jest od ciebie. Czy tak, Zbyszek? Tak? Dobrze mówię. No, chciałem się upewnić. Jeżeli naprawdę chcesz, by twoja droga nie była pokręcona, to niech w sercu twoim nie będzie miejsca na zło i na grzech. Niech będzie miejsce dla kogoś drugiego, dla Jezusa oraz dla Jego czynów. I Bóg zacznie czynić to w twoim życiu, co ty dzisiaj nie możesz. Jeżeli nie możesz sam siebie zmienić i wiesz o tym dokładnie, bo tyle razy próbowałeś, czy obiecałeś, czy mówiłeś, to Jezus może to zrobić. Oczywiście, kiedy razem współpracować będzie z Jego i poddasz Mu Jego Jemu swoją wolę i poprosisz Go o to. Będzie zmiana. A więc jeżeli naprawdę chcesz, by nie była twoja droga pokręcona, to niech w twoim sercu Jezus zasiądzie na tronie. Niech twoją praktyczną prawdą będzie to, co Bóg i Jego Słowo mówi do ciebie. Jeżeli w naszym sercu rządzi prawo Boga, to nasze kroki za Jezusem nie zatrzyma żadna przeszkoda czy żadna trwoga. Żaden diabelski podstęp i życiowa trudność nie zdoła nas odwrócić od kroczenia za Jezusem. Czyż nie tak? Jeżeli trzymać się będziemy Chrystusa, Jego słowa, jeżeli ono będzie naszym przewodnikiem,
to diabeł choćby chciał, choćby próbował, a on będzie to czynił, będzie bez powodzenia. Kiedy nauka Boga jest w naszym sercu, to ochrania nas od zła i grzechu. Umacnia nasze kroki tak, by się nie chwiały. Coś usłyszałem, coś się wydarzyło i raptownie nie wiem, gdzie jestem. Wielu chrześcijan takie życie prowadzi. Ja nie chcę być takim chrześcijaninem. Ja chcę być ugruntowany w Bogu, a więc chcę się Jego trzymać, nie chcę od Niego odchodzić i was zachęcam do tego. A więc umacnia nasze kroki Boże Słowo, Bóg, Duch Święty, tak, aby się nie chwiały. To nie znaczy, że jesteśmy perfect. Mamy swoje słabości, jesteśmy w tym ciele i możemy się potknąć, ale się nie chwiejemy. I wtedy może śmiało iść drogą za Jezusem i swoim głosem wielbić Boga śpiewając. Słabym ja, lecz silnyś Ty. Jezu, bądź pomocą mi. Pozwól wszystkie moje dni, nie tylko w niedzielę, nie tylko kiedy wszystko fajnie, ale kiedy nawet i najgorzej. Pozwól wszystkie moje dni blisko Ciebie, mój Panie, wciąż być. Jest to moje pragnienie i chcę, żeby ono było wzmocniane, a nie gdzieś zakurzone. Psalmista z natchnienia Świętego Ducha, a mówiąc o Bożym Słowie, powiedział 119 psalm, 105 werset. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Czy Boże Słowo, które usłyszałeś, jest prawdą Twojego życia? Czy Twoją prawdą jest coś inne? Jeżeli w swoim życiu poddaje się Bożemu Słowu, to poddaje się Bogu. A jeżeli swoim grzesznym postępowaniem odrzucasz Boże Słowo, to również odrzucasz samego Boga. Tak to jest. Słowo Boga jest świecącą pochodnią dla chrześcijanina. Kiedy idzie pod górę i z góry, kiedy idzie przez dolinę, przez pustynię, kiedy idzie, kiedy jest widniej, czy kiedy być może jest ciemniej. Słowa Boga jest świecącą pochodnią dla chrześcijanina. Jest ochroną przed zabłądzeniem. Boga Słowo koryguje nas, ciebie i mnie. Kiedy? Zawsze, kiedy tego potrzebujemy. Zawsze. Kiedy będziemy czytać Boże Słowo dla siebie, nie o kimś, ale nawet jeżeli jest to słowo o kimś, ale mówi do mnie, do ciebie, to Boże Słowo będzie korygować ciebie i mnie. Tak to działa. A więc Słowo Boga utwierdza nasze duchowe kroki, umacnia, posila duchowego człowieka i wzmacnia nas, kiedy słabniemy. Bo czasem może być taki moment, taki dzień, że słabi będziemy. To tak jak cieleśnie jakaś choroba przychodzi, tak może być w duchowym życiu. Boga Słowo jest światłością. A kiedy grzeszna ciemność chce nas ogarnąć, to Boże Słowo oświeca tak, że ciemność znika. I nie musisz być w mroku czy w ciemności. I w tym nowym roku zachęcam każdego z nas do czynienia następnego kroku do przodu. Przecież nie będziemy się cofać. Pamiętacie, co Piotr powiedział do Pana Jezusa w swoim czasie? Do kogo pójdziemy? Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego.
A więc my nie mamy gdzie iść indziej, tylko za Bogiem. Przecież nie będziemy szli w tamtą stronę, skąd wyszliśmy, skąd nas Bóg wyprowadził. Amen? Amen. Duchowe życie umacniaj w Bogu. Umacniaj. Dbaj o nie. Buduj na Bożym Słowie. I różne duchowe przeżycia, które mamy częściej, rzadziej, jakkolwiek, odbieraj i traktuj jako dodatek, ale nierówny z Bożym Słowem ani z Bogiem. Ponieważ przeżycia i uczucia są zmienne. Możesz ich mieć więcej, możesz ich mieć mocniejsze lub słabsze, a mogą w swoim czasie zaniknąć. Ale Bóg nie zaniknie. Boże Słowo nie zaniknie. Bóg, Jego Słowo jest wieczne i nigdy się nie zmienia. Dlatego trwaj w poznawaniu i pragnieniu Boga bardziej niż czegokolwiek. Ja pamiętam w swoim czasie, już tutaj kiedyś może trochę odrobinę wspominałem. Pamiętam niektóre momenty w moim życiu, duchowym życiu. Niektóre doświadczenia, przeżycia, które oglądałem, które widziałem, które przeżywałem razem z Bogiem. I pamiętam takie lato, to był dłuższy okres, kiedy byłem, jak się to mówi, w uniesieniu, na górze przemienienia. Nie chciało się schodzić w dół. Ale życie to nie jest tylko na górze. Życie jest też i na dole. Życie też jest i w pustyni. Życie też jest i podczas wrzawy ruchu i różnych głosów, które słyszymy. Kiedy pójdziemy na ulicę, to będzie bardzo głośno, prawda? Teraz jest tu cisza. I podobnie w życiu duchowym. Różne okresy będziemy przechodzić. Każdy jeden przechodził. Każdy jeden. I będziemy doświadczać. I Bóg jeszcze jeden wie, co jest przed nami. I dlatego pamiętając o tym wszystkim, kiedy nasza uwaga, nasze serce, nasze skupienie będzie głównie na Bogu i na Jego Słowie, kiedy to będzie w centrum i podwaliną, to nic nas tak szybko nie wzruszy. Nic. Tak to działa. Przynajmniej w moim życiu. Tak to działa. Kończąc moje zwiastowanie, obejmę je takimi słowami. Jeżeli w duchowym życiu osłabłeś, bo czasami może i tak być, to pamiętaj, nie musi tak być. Nie musi tak być dzisiaj czy jutro. Bóg chce ciebie podnieść. Pan Bóg nie wytyka, nie mówi. Pan Bóg chce ciebie podnieść, posilić, pobłogosławić, dodać tobie swojego pokoju, swojej łaski, swojej radości, pociechy, entuzjazmu. Nie zatrzymaj się. Nie zatrzymuj się tam, gdzie jesteś. Nie myśl, że tak musi być zawsze. Nawet jeżeli gdzieś osłabłeś, nawet jeżeli zostałeś gdzieś zniechęcony tym czy owym, czy być może coś nie rozumiesz, czy coś się nie podobało, czy zabolało. Nie zatrzymuj się na tym. Ale czyń krok wiary. Uczyń go dzisiaj. I powstań w imieniu Jezusa. I idź za swoim Panem. Ja wiem, komu ja uwierzę. Ja wiem. I myślę, że ty wiesz. A więc, kiedy to będzie w centrum, kiedy to będzie taką strzałką, którą będziemy naśladować, w tą stronę będziemy iść, o wiele obfitsze życie duchowe będziemy prowadzić. Ja chciałbym tego w moim życiu. Myślę, że ty też. Pamiętaj, że jedynie On, jedynie Bóg, jedynie Jego Słowo jest w stanie nas przeprowadzić
zwycięskim życiem, nawet w najgorszym położeniu, gdybyśmy się znaleźli. I w imieniu Pana Jezusa zwracam się do Kościoła zgromadzonego tutaj. Czerpajmy duchową trzeźwość z Bożego Słowa. Z Bożego Słowa. Bo potrzebujemy jej każdego dnia. Tak bardzo ja jej potrzebuję. No po co mam 3 razy powiedzieć, a później się zastanowić, wow, po co ja powiedziałem? Po co ja mam to czy owo zrobić, a później... No po co mam takie rzeczy przeżywać? Dlatego kiedy będziemy czerpać duchową trzeźwość z Bożego Słowa, a jej potrzebujemy, to Bóg nas ochroni i zachowa od wielu rzeczy. Bądźmy ugruntowani w Bogu i w Jego Słowie i nie zapominajmy o codziennym przykazaniu z Księgi Przysłów, 3 rozdział. Zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu. A będą one życiem Twojej duszy i ozdobą Twojej szyi. Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a Twoja noga nie potknie się. Kochani, życzę Wam, aby Wasza noga, aby moja noga, życzę sobie również, aby się nie potykała. Jest to możliwe w Jezusie. Jest to możliwe w naszym Bogu. Jest to możliwe jedynie w Nim. I dzięki Bogu za wspaniałe słowa. Słowa otuchy, podpory, zachęty, które Bóg kieruje do ciebie i do mnie. Które napawają nadzieją i siłą do kroczenia drogą za Bogiem. Niech nasze kroki będą mocne, stabilne, czynione w imieniu Jezusa, a nie w imieniu naszej pobożności. Niech w tym nowym roku Bóg okaże nam większe swoje działanie w naszym osobistym życiu, swoją łaskę w naszym rodzinnym życiu, zbawienie naszych bliskich oraz w życiu społeczności w Kościele Odkupiciela. Niech Jezus przyda nowe dusze, nowych ludzi do swojego Kościoła i tutaj. Tych, co mają być zbawieni, nie tylko usłyszą, ale przeżyją, doświadczą Bożą łaskę i zbawienie i będą kroczyć razem z nami, z naszym Panem, za naszym Panem i Zbawcą. O, tak bardzo tego pragnę. Myślę, że wy również. Powstańmy do modlitwy. Panie Boże, jedynie Ty i tylko Ty jesteś dla nas jedyną ostoją, posileniem, mocą, twierdzą. Jedynie Twoje słowo jest niezmienne, a my często, Panie, zmieniamy się, czasami upadamy, ale Ty ze swojej łaski przychodzisz, podnosisz, umacniasz, przebaczasz. Tak bardzo dziękujemy Tobie, Panie, że Ty jesteś niezmienny. Halleluja. Że Ty przychodzisz do nas. I kiedy przychodzisz, to dokonujesz przemiany w nas. Kiedy słabiemy, to Ty czynisz nas mocnych. Kiedy chorujemy, Ty uzdrawiasz. Kiedy jesteśmy zasmuceni, przygnębieni, Ty nas podnosisz i rozweselasz. Panie Boże, w imieniu Jezusa błogosławię Twój Kościół. Kościół Odkupiciela na tym miejscu. Niechaj Twoje święte dłonie prowadzą i szczegą każdą siostrę i brata, i dzieci nasze, rodziny i tych, którzy przychodzą, słuchają Twojego słowa.
Prosimy Ciebie o Twoją łaskę zbawienia dla tych, którzy dzisiaj jeszcze nie należą do Ciebie. Być może mają informację o Tobie, ale swoje serce, swoje życie nie oddali, dlatego ono jest dalej nieprzemienione. Prosimy Ciebie, aby ten nowy rok był naprawdę Bożym rokiem dla każdego z nas. Abyśmy żyli i postępowali, halleluja, według nowych sił i chęci, które pochodzą od Ciebie. Abyś posilił każdego z nas, umocnił, Panie. Nie chcemy robić tych samych błędów w tym roku, co zrobiliśmy w minionym. I nie chcemy żyć również przeszłością. Nie chcemy poddawać się, Panie, pod presję potępienia, ale Ty jesteś naszą wolnością, Ty jesteś naszą siłą i naszym entuzjazmem. Prowadź, Panie, każdego z nas. Halleluja, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, jeżeli dzisiaj, w tym momencie ktoś potrzebuje Twojego wsparcia, podniesienia, święta Twoja ręka, Panie, niechaj podnosi, niechaj posila, niechaj umacnia, niechaj uzdrawia. W imieniu Jezusa dziękujemy Tobie, Ojcze. Bądź wywyższony, bądź pochwalony teraz i na wieki. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.